Cześć, witam Was z tej strony Dadras, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy na temat innej gry niż Path of Exile. Chociaż na temat gry, która może spodobać się graczom PoE, bo zgaduję, że nimi jesteście, jeżeli już wcześniej trafiliście na ten kanał. No i oczywiście już wiecie o jakiej grze będzie mowa, bo kliknęliście w ten materiał, czyli będzie mowa na temat gry Last Epoch. Jest to dosyć istotny moment, że robię ten film z prezentacją tej gry teraz i inni twórcy również, ponieważ już 21 lutego tego roku będziemy mieli dostęp do wersji 1.0. Więc gra wychodzi oficjalnie z Early Accessu, no i też w grze zmieni się całkiem sporo rzeczy. Więc jest to na pewno świetny moment, żeby też zainteresować się tym tytułem. No i dzisiaj postaram się wam, moimi słowami gracza, który coś tam w tego Lasti Pocha pograł, ale nie jakoś dużo opowiedzieć to co mi się podoba w Last Epochu i to co mi się też nie podoba. Chcę wam po prostu przedstawić tą grę moimi oczami. Z mojej strony raczej nie możecie spodziewać się różnych poradników. Natomiast w opisie znajdziecie też link do kanału, który zajmuje się poradnikami po, po polsku, właśnie na temat Last Pocha, czyli Last Poch Polska. Nie wiem kim jest ta osoba, w sensie nie znam jej osobiście, ale obejrzałem kilka materiałów i naprawdę jest to kanał godny polecenia więc jeżeli tytuł Was zainteresuje, na pewno zapraszam Was do niego. Jeżeli jednak nie posiadacie jeszcze last Pocha, a ten materiał w jakiś sposób zachęci Was być może do jego zakupu, to zapraszam również do opisu, gdzie znajdziecie link do strony nexus.gg, na której możecie kupić Lasty Pocha z mojego linku, dzięki czemu będziecie mieli grę o zdaje się jakoś 16 zł taniej, zawsze coś będzie na jakiś trunek, na przykład kawę, a przy okazji będziecie mogli wesprzeć ten kanał. Na Nexusie jest to oficjalna dystrybucja. Żebyście się nie martwili, że to jest jakiś z jakichś dziwnych źródeł, Nexus jakby ma podpisaną umowę partnerską razem z 11 Hour Games, czyli twórcami Last Pocha. Jednocześnie wspierają właśnie twórców, którzy też polecają im grę. Więc jeżeli kupicie z mojego linka, macie taniej, a przy okazji wspieracie ten kanał. Proste. <grych> Natomiast to, że jest ten link w opisie nie wpłynie w żaden sposób na moją ocenę, ponieważ będę starał się Wam też przedstawić te aspekty, które mi się nie podobają albo uważam, że mogły być zrobione lepiej. To tak dla jasności. No i też zapraszam Was na Twitcha. Wiem, że to jest strasznie długi wstęp, ale zapraszam Was na Twitcha, ponieważ w momencie premiery gry, czyli od 21 lutego, będą dostępne także ponoć Twitch dropy, więc również link do Twitcha znajdziecie w opisie. Za oglądanie dostaniecie pewnie jakieś skinki czy coś tam, więc zapraszam. Wróćmy jednak do Lasti Pocha, no i mojej opinii. Nie przedłużając już bardziej, zapraszam na materiał. Jeżeli miałbym coś powiedzieć na temat Last Pocha, to fakt, że jest to gra taka moim zdaniem pomiędzy Diablo 3 i Path of Exile. Zdaję sobie sprawę, że to porównanie nie jest za bardzo. Hmm, być może jest odrobinę krzywdzące dla Last Pocha, że porównuję go do Diablo 3, ale to mimo wszystko uwierzcie mi w pozytywnym kontekście. Bardzo podoba mi się system walki jakby w Last Epoch, to znaczy ten system walki jest, co w porównaniu do Pawła Exile jest dosyć dużą przewagą bo jeżeli znacie mniej więcej już taki endgame'owy gameplay w Path of Exile, no to tego gameplayu tak naprawdę za bardzo nie ma, no bo przelatujecie przez całą mapę w kilka sekund, więc tak naprawdę nawet nie możecie nacieszyć się animacjami waszych postaci. Mówię tutaj bardziej właśnie w kontekście Diablo 3, że jednak w Diablo 3 ta walka i widoczne animacje istnieją. Walka chwilę z, trwa z przeciwnikami, niezależnie co to jest za przeciwnik, więc jest to tak naprawdę rzecz pozytywna. Natomiast też gra jednocześnie jest trochę bardziej casualowa niż Pawo Exile, przez co ma znacznie lepszy próg wejścia dla graczy początkujących, a także jednocześnie posiada pewne swoje zawiłości, swoje bardziej złożone mechanizmy, co sprawi również przyjemność graczom Pawo Exile. Więc jest to coś bardziej hardkorowego od Diablo, Diablo 3 w tym wypadku, bo do czwórki nawet nie planuje tej gry porównywać, bo to by była dla niej wielka krzywda. Natomiast jest to gra dużo bardziej przejrzysta, łatwiejsza do zrozumienia, ale jednocześnie posiadająca pewne złożoności, stąd też porównanie do Pawo w Exile. Ale słuchajcie, wiecie czym na pewno ostatnia epoka jest lepsza od Poe? Ma polską wersję językową. Może nie idealną, ale ma. I choć za niedługo będę raczej chwalił Last Epocha pod wieloma względami, to muszę powiedzieć, że sam w tej grze nie spędziłem jakoś bardzo dużo godzin. I problemem, jakby tej gry, jest to, że ten endgame, który jakby Last Epoch posiada, jest. Bardzo, bardzo prosty. Niektórzy wręcz uważają, że last Epoch za bardzo nie posiada endgame'u, ponieważ wygląda on następująco. Kiedy skończymy jakby już kampanię, możemy przenieść się do takich jakby ekosów. Jest to coś w stylu Atlasu Map, w którym możemy po prostu wybierać sobie różne lokacje, na które chcemy się udać w celu wykonania na niej misji i zdobycia odpowiedniego dropa. Działa to mniej więcej w ten sposób, że mamy jakąś właśnie jedną wyspę, tą, na którą się tutaj teleportowałem, i teraz mam tutaj takie rozgałęzienia, właśnie taki atlas, gdzie mogę wybrać sobie jakąś konkretną wyspę. Mapa posiada negatywne, jak i pozytywne modyfikatory, na przykład wrogowie zadają 25% zwiększone obrażenia, no ale mamy też 15% zwiększonych szans na drobnięcie rzadkich przedmiotów, no i 8% zwiększony przyrost doświadczenia. Natomiast jak możecie zobaczyć, tutaj mamy też takie ikonki na tych mapach, i tu możemy zobaczyć, co dostaniemy po wykonaniu konkretnej misji na danej lokacji. Czyli na przykład tutaj dostaniemy klucz na arenę, a więc jeden z trzech dungeonów. Tu mamy jakieś na rzadkie sztylety, na rzadkie kostury. Mamy też możliwość na przykład zdobycia na późniejszych etapach, na przykład przedmiotów legendarnych, setowych, exiled, czyli takich, jeżeli jesteście graczami Pawłów Exile. No to są to takie modyfikatory fractured na najwyższym tierze, nawet wyższym niż dostępny zazwyczaj. Nagród do wyboru jest naprawdę masa. No i w momencie kiedy zaliczymy kilka takich map ładuje nam się tutaj stabilność, jakby stability. No i wraz z biciem kolejnych punktów będziemy mieli do wykonania dwie jakieś tam różne misje. Które dosyć często się powtarzają, są to na przykład jakieś obrony punktów czy podbijanie jakiejś lokacji, a ostatnie Stability będzie dawało nam walkę z bossem. No i właśnie największy problem Last of jest to, że on tak naprawdę nie posiada jakiegoś takiego konkretnego endgame'u, do którego będziemy dążyć. To znaczy, już na początku możemy mieć starcie z bossem, którego też spotkamy w dużo późniejszym etapie. Różnica jednak będzie taka, że jako, że to jest lokacja chyba na 54. level, jeżeli się nie mylę, no to mam szansę spotkać bossa i na 54. levelu, i na na przykład setnym. Różnica będzie tylko taka, że ten nasetny będzie trochę twardszy. Oczywiście tych bossów to nie jest tak, że jest jeden boss, tych bossów jest kilka, natomiast jeżeli będziecie dużo mapować i dużo walczyć z tymi bossami, no to szybko zauważycie, że ci bosowie dosyć często się powtarzają. I to jest jakby największy problem Last ipocha. Natomiast jakby sam rozwój postaci i zabawa Tworzenie postaci, tworzenie buildów, testowanie umiejętności daje naprawdę całkiem dużo frajdy. System itamizacji moim zdaniem jest zrobiony chyba, no jest to jeden z lepszych systemów itemizacji, który możecie spotkać w grach action RPG dostępnych teraz na rynku. Więc jakby jest w czym się bawić, natomiast nie ma takiego konkretnego celu. Poza oczywiście właśnie tym atlasem map. K który wam przedstawiłem, istnieją także trzy dungeony dostępne w ramach, powiedzmy, że kampanii. Te dungeony także mają swoje wersje, no powiedzmy, early-endgame'owe, a także late-endgame'owe, end czyli po prostu łatwiejsze i trudniejsze. No i każdy z tych dungeonów posiada jakąś swoją własną mechanikę. Na materiale z Izarana są pokazane wszystkie trzy dungeony. No i ja tutaj wam przytoczę jeden, który moim zdaniem jest najciekawszy z perspektywy Mojej przynajmniej, czyli dungeon, w którym na samym końcu jesteście w stanie połączyć przedmiot yy, zwykły, czyli nieunikalny, z przedmiotem unikalnym, a raczej legendarnym, który posiada tak zwany Legendary Potential. Tutaj mam na przykład rękawiczki, które mają jeden legendarny potencjał, czyli One Legendary Potential. No i przez to dzięki tamtemu dungeonowi będę mógł wbić jeden z czterech modyfikatorów na przykład z moich aktualnych rękawiczek i dodać je do tych rękawiczek. Oczywiście może się zdarzyć tak, że dany unikat, dany, dana legendarka będzie posiadała 4 legendary potential, dzięki czemu będziemy mogli przenieść cały przedmiot do naszego unikalnego przedmiotu. I daje to kilka fajnych możliwości, oczywiście możemy wzmacniać gameowo swoją postać, ale możemy też stworzyć sobie przedmioty do levelowania, dzięki czemu będziemy mieli potężne przedmioty do levelingu na kolejne postacie. Jest to naprawdę bardzo fajny, bardzo ciekawy system, dający jednocześnie dużo zabawy w szukaniu konkretnego unikatu z odpowiednim legendarnym potencjałem, a także oczywiście sam gambling polegający na tym, że najpierw musimy przygotować sobie odpowiednią bazę do craftu, a potem odpowiednio trafić modyfikatory tak, żeby, żebyśmy byli zadowoleni z finalnego produktu. Także tyle jeśli można powiedzieć o endgamie. i teraz myślę, że pogadamy sobie o jednej z ważniejszych rzeczy w Last Epoch'u, czyli tworzeniu postaci. Zacznę może od samego początku, czyli w grze posiadamy pięć klas postaci, a więc Mage, Sentinel, Primalist, Rogue i Acolyte. Gdzie każda z tych klas posiada trzy swoje podklasy, a raczej tutaj nazywane Mastery. Które posiadają różne dodatkowe drzewka pasywne, i w ten sposób pasywnie także modyfikują i ukierunkowują działanie naszej postaci. Jak widzicie, mam tutaj swoje drzewko pasywne dla MAGA, no i mam tutaj jakoś wstępnie rozdane jakoś na elementalistę, tutaj coś na pioruny, tutaj coś na nakryta i tak dalej. Jednocześnie odblokowywałem umiejętności przypisane do MAGA. Natomiast osiągnąłem Mistrzostwo Czarodzieja, czyli jakby Wizarda, nie pamiętam jak to było. No i osiągnąłem tutaj Mistrzostwo Czarodzieja. Przepraszam wszystkich, którzy grają w tą grę w języku angielskim, bo czują cringe przez język polski. Specjalnie na ten materiał odpaliłem język polski, nie pamiętam jak moja postać się nazywa w, po angielsku. No i tutaj mam akurat rozdane jakieś tam punkty, na przykład na Fire. I to są oczywiście tylko punkty pasywne. Zaraz przejdziemy do punktów aktywnych, ale to, co jest fajne i o czym warto jest powiedzieć, to to, że możemy sobie bardzo łatwo też te punkty cofać. Nie jest to Pawłoweksajl, gdzie jesteśmy trochę karani za nieodpowiednie rozdane, rozdanie punktów. Tutaj po prostu za niewielkie tak naprawdę koszty złota, jak sami widzicie, tylko 90 sztuk złota, jestem w stanie cofnąć sobie po prostu te punkty tak, jak mi się żywnie podoba, i na przykład rozdać sobie te punkty powrotem na fire, bo powiedzmy, mój build jest ukierunkowany teraz bardziej na fire. Problemem jest to, że jeżeli już wybierzecie jakieś konkretne mistrzostwo, czyli w tym przypadku czarodzieja, tego mistrza run, czy Magabitewnego, bitewnego, czy tam Battle Maga, Run Mastera albo tego Wizarda, czy jak on się tam nazywa, no to nie możecie za bardzo zmienić tego mistrzostwa. Musicie chyba wtedy stworzyć nową postać. Być może tutaj ja o czymś nie wiem. Jeżeli nie wiem, to mnie poprawcie proszę w komentarzach, ale wydaje mi się, że jakby takiej możliwości aktualnie w grze nie ma. No i przejdziemy teraz do moim zdaniem najfajniejszej rzeczy i tej najbardziej ekscytującej, no bo kogo by ekscytowały jakieś tam pasywki. Mianowicie umiejętności aktywne. No, i na przykładzie mojego MAGA mogę powiedzieć Wam tak, że każda klasa posiada mniej więcej około 12 umiejętności na klasę, a wybranie podklasy, czyli tego mastery, daje nam dodatkowych 4-5 umiejętności. Jednak to nie wszystko, bo czym byłby action RPG bez drzewka rozwoju? Poku poza tym prostym drzewkiem pasywek, który Wam przed chwilą pokazywałem, który możecie kojarzyć np. z Grim czy Titan Questa, czyli, no, tak jak mówię, to są pasywki, to nie jest za bardzo ekscytujące, no to mamy oczywiście w grze jeszcze kilka drzewek postaci, a właściwie każdy skill w grze posiada swoje własne, osobiste drzewko rozwoju. Jeżeli miałbym to do czegoś przyrównać i jak się z tym gra, to muszę powiedzieć, że jest to coś w stylu predefiniowanych supportów do naszego skilla. Powiem Wam, że oczywiście daje to dużo wolności i dużo zabawy w kombinowaniu różnych połączeń. Natomiast muszę powiedzieć, że mimo wszystko to drzewko w porównaniu do takiego poe nas trochę ogranicza, bo mamy tutaj kilka ciekawych opcji. Jak na przykład możecie zobaczyć, tutaj mamy skill wulkanicznej kuli, gdzie zamieniamy wulkaniczną kulę na zamarzniętą kulę, przez co zadaje ona obrażenia od lodu. Zresztą pokażę Wam to na przykładzie Firebola. Jak działa Fireball, to chyba nie muszę wam tłumaczyć. Puszczamy pewną kulkę, która po prostu wybucha przy zderzeniu się z przeciwnikiem. To co jest właśnie wspaniałe w tym drzewku rozwoju waszych umiejętności, to to, że możecie je modyfikować na różne sposoby. No i tutaj na przykład najpierw rozdałem sobie jakieś zwiększone szybkość i zasięgu. Po rozdaniu trzech punktów mogę rozdać dwa dodatkowe projektyle i że strzelamy po prostu serią fireboli. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. W tym momencie strzelam po prostu trzy projectile na raz. Jak widzicie, działa to dokładnie tak, jak jakiś support w Pawłow Exile. Natomiast możemy też pójść w drugą stronę drzewka i tutaj na przykład posiadamy jakąś eksplozję płomieni, albo na przykład popiół poszukiwacza dający naprowadzanie. Boże, te polskie nazwy faktycznie są straszne. A jeszcze jak na złość, nie mogę tego teraz wziąć. Musiałem troszeczkę podlewelować mojego firebola, no i teraz możemy dać sobie naprowadzanie. Dzięki czemu nie dość, że wystrzeliwujemy trzy pociski, to one jeszcze będą poszukiwały pobliskich przeciwników. Jak sami możecie zobaczyć, w tym momencie nie muszę aż tak bardzo celować. Jest to naprawdę bardzo fajny system, tym bardziej, że możecie robić bardziej szalone rzeczy. Jak na przykład mamy tutaj taką nowę żwiołów, która normalnie zadaje obrażenia z trzech różnych elementów. Ja ją ukierunkowałem w ten sposób, że ona bije tylko i wyłącznie z ognia, jest na dużym obszarze, ale ma zwiększony cooldown. Natomiast można też zrobić coś takiego, że mamy na przykład teleportację, którą ustawimy w ten sposób, że puszcza nam nowe żwiołów przy, po przybyciu, przy wyruszaniu, a także w półmetku. No i mogę zrobić na przykład takie powiedzmy, że combo, że wskakuję w przeciwnika i puszczam te moje trzy nowy, w międzyczasie schodzi mi cooldown, przez co mogę odskoczyć i zadać jeszcze raz ponownie obrażenia z elemental nowy. Jest to naprawdę bardzo ciekawy system, gdzie część skili faktycznie na siebie w jakiś sposób oddziałuje, niestety nie każdy na każdy, no ale jakby daje to jakieś pole do zabawy, pole do popisu. Ważne jest też zrozumienie jakby swojej postaci i jej umiejętności, no ale to nie są rzeczy, które są w jakiś sposób skomplikowane. Tak jak mówiłem, gra posiada znacznie wyższy, znacznie niższy próg wejścia, e, przez co znacznie szybciej jesteście w stanie ogarnąć wszelkie podstawy. To co jest bardzo fajne w Last Epochu to też to, że nie musicie śmigać po jakichś różnych wikipediach itd. W szczególności że grę macie całkowicie po polsku, wystarczy, że klikniecie sobie przycisk G i tutaj macie napisane cały macie przewodnik po grze gdzie macie wszystkie ważniejsze mechaniki opisane całkiem nieźle więc wystarczy że sobie klikniecie i możecie przeczytać czym na przykład jest ten wstrząs Klikając tutaj możecie przejść do odporności i poczytać co nieco o odpornościach. Także naprawdę jest to coś fajnie zrobionego, co pozwoli Wam łatwiej zrozumieć tę grę. To co na pewno jest dobrze powiedzieć też o Last Epoch'u to to, że jest to gra z chyba najbardziej rozbudowanym i najlepiej zrobionym loot filtrem jaki jest na rynku gier. Powiem wam, że ja się nim za dużo nie bawiłem, ale naprawdę wiele o nim słyszałem. Możemy sobie stworzyć z poziomu gry nowy filtr. I tutaj na przykład jakoś nazwać wszystko jedno. To, co warto powiedzieć jeszcze o Last Epochu, to fakt, że gra posiada jeden z najbardziej rozbudowanych i najlepiej zrobionych loot filtrów, jakie są w jakiejkolwiek chyba grze action RPG. Nie powiem wam niestety za dużo na jego temat, ponieważ nie bawiłem się jeszcze tym zbyt wiele, ale naprawdę widziałem, jakie możliwości daje tworzenie własnych lód filtrów, jak bardzo zaawansowane mogą one być, więc na pewno jest to coś, czym warto jest się zainteresować. Możemy także oczywiście zrobić sobie tak, że możemy sobie także zimportować filtr z internetu więc jeżeli znajdziecie jakiś konkretny filtr od kogoś kto po prostu gra podobnym biltem do waszego no to będzie miał on zastosowane takie dokładne warunki żeby, żebyście widzieli tylko najważniejsze przedmioty dla was naprawdę możliwości jakby tego filtra są niesamowite bo możemy tu dosłownie zaznaczyć wszystko co nam się podoba i jeszcze ustalić jakby kolejność działania tych reguł na przykład mamy tutaj unique only. Możemy zaznaczyć, żeby podświetlały nam tylko konkretne uniki, jak sami widzicie. Zaznaczyć obręby, poziomów, jakby, ale to tylko tak dla waszej informacji. No bo nie chcę się tutaj wymądrzać, jak za bardzo nie zgłębiłem tego tematu. A no właśnie, i wrócę jeszcze na chwilę do umiejętności. No bo tutaj też jest bardzo istotna kwestia, że jeżeli popełnicie również błąd w rozdawaniu punktów w waszym drzewku umiejętności, na przykład nie chcecie tych naprowadzanych pocisków, to możecie sobie kliknąć zmienić specjalizację czy respect. I tu mamy dwie możliwości. Możemy sobie usunąć pojedynczy punkt, przez co po prostu poziom naszego skilla zostanie cofnięty o jeden i cofniemy sobie konkretny wybrany punkt. Jak widzicie, nasza kula ognia spadła do poziomu 9, ale zaraz będziemy mieli kolejny poziom, więc będziemy mogli rozdać znowu ten cofnięty punkt. Możemy także zmienić całkowicie specjalizację naszej umiejętności, ponieważ tych specjalizacji możemy mieć 5, czyli 5 jakby drzewek rozwoju skili. O tym też wcześniej nie powiedziałem, a powinienem. Więc jeżeli klikniemy sobie cofnij specjalizację w zdolności i wybierzemy jakąkolwiek inną zdolność, na przykład meteoryt, to jak sami widzicie ten meteoryt już jest na siódmym poziomie. To jest zależne też chyba od waszego poziomu jakby aktualnego, na którym jesteście. No mi tutaj ustawia jakby siódmy, gdzie teraz już mogę rozdać od razu siedem różnych punktów na to, co mi się podoba. I teraz, gdy zastosuję sobie mój meteoryt, jest on już wzmocniony tymi tutaj szarpnelami, więc jakby cofanie punktów aż tak bardzo nas nie boli. To co też jest bardzo istotną częścią każdej gry action RPG, a co jest często pomijane przez nowych graczy to crafting. Ponieważ crafting z reguły jest przerażający. Tutaj w Last Epoch crafting jest zrobiony naprawdę porządnie i jest bardzo prosty. Ponieważ każdy przedmiot posiada dwa prefiksy i dwa sufiksy. Te sufiksy mają jakieś określone tiery, czyli jakby moc, jakby poziom tiera jest zależny od poziomu przedmiotu. Natomiast, jeżeli mam taką broń, mogę zrobić z nią kilka rzeczy. Jak widzicie, mamy coś takiego jak potencjał wykucia, i to jest jakby odporność naszego przedmiotu na crafting. Nazwijmy to, nie wiem, tak to, tak to na razie utrzymajmy. Chodzi o to, że w tym momencie mogę zrobić z tą bronią kilka różnych rzeczy. Mogę na przykład podnieść tier jakiegoś konkretne, konkretnego modyfikatora. Mamy tutaj obrażenia pustki. Jak go ulepszę, no to stracę od 1 do 12 potencjału wykucia. Mamy 26%, klikam i zużyło mi 6 potencjału wykucia. Ale nasz tier został podniesiony, przez to nasza broń jest mocniejsza. Mamy tutaj też coś takiego jak glify. I te glify one w pewien sposób też wpływają nam na craft. Możemy na przykład zastosować glif nadziei, który sprawia, że mamy 25% szansy na niezmniejszenie potencjału wykucia, czyli 1 czwarta szansy na to, że nasz potencjał wcale się nie zmniejszy. Spróbujemy to zrobić. No, i tym razem się nie udało. Mamy 11 potencjału wykucia. Te glify mają bardzo różne yy, możliwości. Można na przykład zmieniać jeden afiks na jakiś inny. Mamy teraz mnożnik obrażeń od trafienia krytycznego, i teraz mamy obrażenia od błyskawicz wręcz. Ale mi się język zaplątał. Natomiast poza glifami różnej maści posiadamy też coś takiego jak yy, tutaj runy. No i runa doskonalenia zmienia wartości wszystkich afiksów w przedmiocie w obrębie jakby ich stopni, czyli po prostu te widełki od ileś do ileś. Mamy runę usuwania, czyli to jest w Spawo Excel orb of annulment, usuwający po prostu jeden wybrany przez nas afiks. Mamy też na przykład coś takiego jak runa dominacji, gdzie po prostu zamieniamy konkretny przedmiot na przedmiot unikalny. I tyle jeśli chodzi o crafting, jest bajecznie prosty. Do tego wszystkiego dochodzą oczywiście też bardzo różnorodne przedmioty. No i tutaj mamy przykłady takich przedmiotów, które są exiled, czyli po prostu mają modyfikatory na wyższym tierze zablokowane i z nimi za bardzo nic nie możemy zrobić. Z czasem będziemy mogli zdobywać przedmioty z dwoma modyfikatorami exiled. Będziemy mogli właśnie też łączyć, tak jak wam wcześniej mówiłem, unikalne przedmioty z przedmiotami rare, czyli tymi zwykłymi. Cała gra właśnie też opiera się na zdobywaniu, czy to właśnie całego swojego giru, czy też właśnie tych wszystkich idoli i dostosowywania ich pod swoją postać. Bardzo często używa się tutaj craftingu i do tego służą nam właśnie różnorakie materiały rzemieślnicze, które zdobywamy po prostu podnosząc je z ziemi. To co jest fajne, to to, że jeżeli mamy wiele przedmiotów do podniesienia, to jednym kliknięciem możemy podnieść je wszystkie. A następnie, kiedy one się pojawiają tutaj u nas w plecaku, mamy taki przycisk jak "przenieść surowce". Przez to wszystkie surowce są odpowiednio przenoszone, żeby nie zajmowały nam miejsca. Mamy też przycisk sortowania. To są takie rzeczy, których mi często brakuje w Exile i fajnie, że pojawiają się tutaj. No i warto jeszcze powiedzieć o skrzynce, bo tutaj skrzynkę możemy sobie tak naprawdę prawie że dowolnie rozwijać. Za gold w grze możemy kupić sobie po prostu kolejne miejsce i tworzyć sobie kolejne taby, odpowiednio je jakoś nazywając. Tak jak ja tutaj mam dla Idoli, mam jeden, dwa dla Primalisty, inne jakieś sety podzielone na armory i bronie. Także jako, że kupujemy grę, no to po prostu miejsce w tabach możemy sobie kupić już za złoto w grze. Czy to był aż tak duży problem Diablo 4, żeby zrobić coś takiego? Las pochowi jakoś się udało, a to znacznie mniejsze studio. No i chyba na sam koniec została mi jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, to znaczy dwie. Wychodzi teraz wersja 1.0, bo wszystko to, co teraz wam mówiłem, jest aktualnie w grze. Ale wersja 1.0 wprowadzi jeszcze taki całkiem ciekawy system, gdzie możemy sobie wybrać dynamicznie, znaczy w każdym momencie gry możemy sobie wybrać, czy chcemy grać, nazwijmy to SSF, czy Ligę Trader. W grze oczywiście będzie Auction House, który będziemy mogli odblokować tylko jeśli weźmiemy specjalną frakcję, nazywającą się, muszę sobie przypomnieć, frakcję Merchant Guild i za wbijanie poziomów w Merchant Guildzie będziemy mogli z czasem sprzedawać coraz to lepsze przedmioty dla innych graczy. Natomiast to co wydaje mi się jest znacznie przyjemniejsze i będzie znacznie przyjemniejsze w Last Pochu to wybranie sobie frakcji Circle of Fortune dającej wam jakby więcej dropów natomiast nie możecie się tradować z innymi graczami. Jeśli macie jakichś tam właśnie znajomych i gracie z nimi jakby w party no to możecie wtedy wysyłać im Prezenty, czyli po prostu jakby wymieniać się w bardzo małym, ograniczonym gronie. No i Circle of Fortune będzie po prostu znacznie przyjemniejsze, znacznie będzie dawało więcej frajdy zrobienia tych wszystkich map, aktywności w grze, no bo będzie wam leciało znacznie więcej, a nie będziecie po prostu kupować idealnych przedmiotów dla siebie. Więc wydaje mi się, że Circle of Fortune jest dużo fajniej przemyślane niż właśnie taki Auction House, ale na pewno jest grono graczy, które z Auction House'u się ucieszy. No i kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to to, że gra będzie wychodziła teraz w cyklach, czyli w sezonach, ale w Last pochu jest to nazwane cyklami. Nie wiem, jak często będą pojawiały się te nowe sezony, ehm, czy to będzie co trzy miesiące, czy co cztery miesiące, tak jak w Pawłow Exile, czy jednak jest to jakiś czas nieokreślony do czasu, aż nie stworzą jakiegoś odpowiedniego kontentu, który chcieliby przedstawić, na przykład nie wiem, co pół roku, Ciężko mi tutaj powiedzieć. To co jest istotne to fakt, że e, twórcy Last Pocha są jednocześnie graczami Pawła Exile i też lubią czerpać z Poe to co najlepsze. No i jedną z takich rzeczy, którą czerpią i bardzo dobrze, a czego nie czerpie takie Diablo 4, to fakt, że kontent, który będzie pojawiał się w ramach mechanik ligowych będzie zostawał z nami w Core po zakończeniu danej ligi. Zapewne w nieco zmienionej formie, ale jednak będzie to rozwijało podstawową wersję gry. No i właśnie dla takiej gry jak Last Epoch jest to dosyć istotne moim zdaniem, ponieważ, tak jak mówię, gra na razie jeszcze trochę cierpi na brak jakiegoś celu, brak endgame'u szeroko pojętego. Znaczy endgame jest, no ale jest nieco powtarzalny, więc za kilka sezonów naprawdę gierka może wymiatać. Wszystko zależy oczywiście od tego, jaki rodzaj kontentu twórcy gry, czyli Eleven Hour Games, będzie chciało nam zaprezentować. Patrząc na to, jak rozwijają Last Pocha na przestrzeni lat, to myślę, że można spodziewać się czegoś fajnego. Oni chyba wiedzą, co robią. Dlatego jeszcze raz zachęcam Was do spróbowania Last Pocha. Jeśli go nie macie, no to przypominam o linku w opisie, gdzie znajdziecie grę o te 16 zł taniej na stronie nexus.gg. Jest to oficjalna dystrybucja, przypominam, gdzie otrzymacie po prostu kod na Steam. No ale gierka będzie taniej, a przy okazji będziecie mogli wesprzeć ten kanał, czy inny kanał, jeżeli zdecydujecie się kupić od kogoś innego. Zapraszam jeszcze raz na live'y, ponieważ będziemy ogrywać Lasti Pocha na premierę i być może pogramy coś z Pidżamem, z Jakubem, więc będzie naprawdę spoko. Link do Twitcha znajdziecie w opisie, a przy okazji będą Twitch dropy. Przypominam też, żebyście zerknęli na kanał Last Epoch Polska, który zajmuje się poradnikami do tej gry. Jeżeli jeszcze chcielibyście się czegoś dowiedzieć, to myślę, że u niego jak najbardziej znajdziecie odpowiedzi na wasze pytania. No a ze swojej strony dziękuję jeszcze bardzo moim wspierającym. Naprawdę dziwię się, że jeszcze mnie wspieracie, bo ostatnio nic się znowu nie pojawia. No ale bardzo mnie cieszy, że ze mną tutaj jesteście. Tymczasem dziękuję wszystkim za oglądanie. Też cieszę się, że to oglądnęliście, mówił do Was Dedras. Do zobaczenia w ostatniej epoce.